Well, it's a real pleasure to be here. Miło móc się tutaj znaleźć. Cieszę się, że jestem znowu w Polsce, że jestem znowu w Warszawie. Być może Państwo wiedzą, że pierwszy raz w Warszawie byłem w 1965 roku i od tego czasu sporo się zmieniło w tym mieście i jest mi bardzo miło móc się tutaj pojawiać raz na jakiś czas. Bywam tutaj i widzę naprawdę, jak szybkie tempo jest tych wszystkich zmian. Będę mówić o czymś, co jest taką perspektywą bardziej globalną. Będę mówić o perspektywach gospodarczych na 2013 i dalej. I będę mówić o rzeczach, które są szczególnie może dotyczą Polski. Na pewno globalna gospodarka dzisiaj jest tak naprawdę taką gospodarką trzech prędkości. Z jednej strony mamy te rynki rozwijające się, rynki azjatyckie, które radzą sobie fenomenalnie. Są nieco wolniejsze w swoim rozwoju niż były, a jak się byłem w zeszłym tygodniu w Chinach, jak się pojedzie do Chin, to ludzie się niepokoją tym, że 8% tylko wzrasta ta gospodarka w takim tempie. I trzeba im powiedzieć, że 8% to nie jest tak źle, ale oni są przyzwyczajeni do 10% i myślą, że te 8% to w ogóle jest równe tempo. A trzeba im przypomnieć, że 30 lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że jakakolwiek gospodarka może rosnąć nawet na 8%. Gdyby się 30 lat temu powiedziało, że gdzieś będzie obserwowany wzrost gospodarczy, no to byś w to nie uwierzył. Więc okej, może Chiny rosną ciut wolniej, 7,5% na przykład, ale ciągle jest to niezwykle imponujące tempo. To tempo środkowe to jest tempo Stanów Zjednoczonych. To jest gospodarka, która... Będę mówić o tym jeszcze później głębiej. Nie rośnie w jakiś taki w zastraszającym tempie czegoś bardzo mocno, ale Ameryka się czuje dobrze na tle Europy, bo radzi sobie lepiej niż Europa. Bo Europa w tej chwili jest w recesji i będę się wyjaśniał. Tak naprawdę perspektywy dla Europy są słabe. Dobre jest to, że Polska nie weszła do strefy euro. To była jedna z rzeczy, która uratowała ten kraj. Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że w momencie globalizacji nikt już nie jest bezpieczny na to, czy od tego, co się dzieje poza jego granicami. Tak wszystko jest ze sobą powiązane. Jak patrzymy na przykład z perspektywy Polski na Niemcy, to to są bardzo silne powiązania. I w ogóle w globalnej gospodarce prawdopodobnie cała ta globalna gospodarka będzie dosyć słaba. W 2011 roku globalna gospodarka rosła w tempie 4%, w 2013 roku mówi się o 3,2%, czyli 20% w dół, jak mówimy o całej gospodarce globalnej. Więc znowu mamy do czynienia z taką gospodarką globalną trzech prędkości. Dobrze, i teraz wyzwaniem dla kraju takiego jak Polska jest to, żeby wykorzystać globalizację, ale nie cierpieć z powodu jej takich negatywnych konsekwencji. Szczególne wyzwanie dla Polski jest takie, że jest mocno uzależnione od Europy, bo głównie tam idzie jej eksport polski. Jest taka analogia, która może być trochę, i się robi takie porównanie w Meksyku, że jak Stany łapią przeziębienie, to Meksyk łapie od razu zapalenie płuc. Ja jeździłem ze swego czasu do Meksyku i tak naprawdę polityka gospodarcza Meksyku była taka, że modlimy się, żeby się Stanom polepszyło, to wtedy z nami będzie lepiej. Ale no może nie była to polityka, która by zawsze działała. Czasami Stanom się nie polepszało zbyt szybko, no i
Meksyk też odczuwał tego konsekwencje. Ale problem polega na tym, że Europa w tej chwili choruje na coś więcej niż tylko zwykłe przeziębienie. Bo kryzys, o którym mówimy, rozpoczął się od tego, że ta bańka nieruchomościowa i tych hipotek pękła w Stanach. To się zaczęło w Stanach w 2007 roku. Recesja się zaczęła w 2007 roku w Stanach. My jesteśmy teraz, mamy 2013, a Europa ma teraz recesję. I prawda jest taka, że nie ma specjalnie perspektywy na to, że się rzeczy szybko poprawią jakoś radykalnie. I teraz te niewesołe perspektywy dla Europy wynikają z tego, że są fundamentalne niedoskonałości w pewnych ramach, na których się zasadza strefa euro. A to się przecież szybko nie zanosi na to, żeby ktoś coś tu poprawił. Więc Polska powinna dywersyfikować swoje działania. Wrócę do tego. Teraz zrobię rzecz następującą. Podczas następującej części wystąpienia zrobię taką krótką wycieczkę po świecie. Będę mówił nieco na temat Ameryki, nieco na temat Europy, nieco na temat Azji i następnie wrócę do Polski. Mówimy o Ameryce teraz, jeżeli chodzi o chorobę. To był termin, który był używany w kontekście Japonii. Choroba to znaczy, że nie jesteśmy jeszcze w zapaleniu płuc, ale dobrze się nie czujemy i to dobrze opisuje gospodarkę amerykańską. Wzrost będzie poniżej 2%, takie jest prawdopodobieństwo. I to, co to oznacza, to to, że nie jest to wystarczające, żeby gospodarka rosła. 2% nie wystarczy, żeby zapewnić miejsca pracy dla nowych osób wchodzących na rynek pracy. Żeby to tak położyć w perspektywie, amerykańska siła robocza rośnie mniej więcej 1% rocznie. Mielibyśmy taką nadzieję, że będziemy mieli wzrost produktywności 1,5%. Dawniej mieliśmy wzrost produktywności 2,5%. Jeżeli mamy 1,5% wzrostu produktywności i 1% wzrostu siły roboczej, o ile nie będzie szybszy wzrost niż 2,5%, nie robimy żadnej wyrwy w bezrobociu. Po prostu tworzymy nowe miejsca pracy dla nowo wchodzących na rynek pracy i mamy ponad 20 milionów osób, które szukają pełnoetatowego zatrudnienia i go nie mają. Czyli wiele mamy osób, dla których trzeba znaleźć pracę, są w statusie niezatrudnienia, nie są w statystykach bezrobocia, dlatego że te statystyki tylko opisują osoby, które są aktywnie w trakcie poszukiwania pracy. Ale jest wiele osób, które szukało pracy przez 2, 3, 4 lata i nie było w stanie znaleźć pracy i po prostu dali sobie spokój z poszukiwaniami. I nie nazywamy ich bezrobotnymi, ale oczywiście są bezrobotnymi. Oni by chcieli pracować, ale po prostu nie widzą żadnych perspektyw uzyskania miejsca pracy. Więc o ile nie będziemy rośli w tempie 2,5-3,5%, nie będziemy robili wyrwy w kohorcie bezrobotnych, tych, którzy chcieliby mieć pełnoetatową pracę, a jej nie mogą dostać. Nikt nie widzi tego wzrostu powyżej 2,5%. Większość prognozuje mniej więcej wokół 2%. Czyli to oznacza, że Stany Zjednoczone nie będą poprawiały sytuacji na rynku pracy, poprawi się ona tylko bardzo stopniowo i powoli. Wszystko to jest pomimo faktu, że mieliśmy pewne elementy dobrego losu. Mieliśmy szczęście co do zasobów naturalnych. Ameryka teraz wygląda na to, że będzie eksporterem energii. Ceny gazu są naprawdę spadły niezwykle. My byliśmy podnieceni szukaniem gazu tak bardzo, że ludzie inwestowali
niż więcej niż powinno i ponosili duże straty przy inwestycjach gazowych, ale to oznacza, że reszta się cieszy, bo cena gazu spadła do 2 centów, właściwie na pewno jeszcze wzrośnie. I to wszystko pomimo sukcesów w high technology. Wiemy o iPhone'ie, wiemy o wszystkich innych Google'ach, Facebook'ach i Twitterach, wszystkich tych innowacjach. Ale kwestia co do tych innowacji jest taka, że gro z nich nie tworzy miejsc pracy. Wielu miejsc pracy. Weźmy takiego Apple'a. Największy sukces pod wieloma względami, jeżeli chodzi o amerykańską firmę, kapitalizacja Apple'a spadła nieco, ale jest większa niż GM'a, General Motors, największej firmy przemysłowej. Jest to olbrzymia kapitalizacja, tak jak powiedziałem, ale Apple ma tylko 49 tysięcy pracowników w Stanach Zjednoczonych, z czego 30 tysięcy to o nisko opłacani pracownicy w detalu. A kolejny aspekt wyjątkowości Apple'a jest taki, że nie płacą podatków, więc nawet nie mają wkładu do zapewnienia wsparcia badań, których używają, żeby tworzyć swoje innowacje. Oni biorą z puli wiedzy, ale nie dają do niej nic od siebie, dlatego że byli bardzo inteligentni, korzystali z tej samej żeby zmniejszyć swoje opodatkowanie. I to oczywiście jest poważny problem społeczny. Wzrost w Stanach Zjednoczonych byłby mocniejszy, ale mamy tę blokadę polityczną, nasze przedwczesne ograniczenia fiskalne, bo nie mówimy o ograniczeniach fiskalnych, tak jak mówią o tym Niemcy. Myślimy, że to jest zła rzecz, ale robimy to tak czy nie tak. Więc żeby dać Państwu obraz ograniczeń fiskalnych, które mają miejsce w Ameryce, że w sektorze publicznym, stanowym, federalnym i lokalnym mamy aktualnie mniej więcej 500 tysięcy mniej pracowników publicznych niż mieliśmy przed kryzysem. I jeżeli mamy wzrost siły roboczej, mielibyśmy 1,8 miliona więcej publicznych pracowników, czyli sektor publiczny, deficyt w tym sensie wynosi powyżej 2,3 miliona i to naprawdę obciążyło naszą gospodarkę, więc mamy dyscyplinę fiskalną, tylko się nią nie chwalimy, dlatego że wiemy, że jest to złe, tylko że nie każda strona to rozumie. I partia rządząca. Jednym z powodów blokady politycznej, o której mówię i pomówię o tym też później, to, że mamy tą dużą nierówność w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mamy rozróżnienie. Jestem krajem przemysłowo najwyższym poziomie nierówności. I co jest nawet bardziej znaczące, to, że jest to kraj, który ma najmniejszą możliwość, równość możliwości wśród krajów rozwiniętych, czyli mamy duże uzależnienie młodych ludzi od dochodów rodziców niż w innych krajach przemysłowych. I jest to naprawdę nie tylko kontra w stosunku do tego, co myślimy o sobie, ale kontra w stosunku do tego, co większość ludzi myśli o Stanach Zjednoczonych. Tego typu duży podział powoduje, że konsensus polityczny jest trudny do osiągnięcia. To osłabia naszą gospodarkę i ma ono szereg innych konsekwencji. Jaki aspekt, mówiąc o tym, jak to osłabia naszą gospodarkę, to nie tylko to, że na górze idzie im dobrze, a wszyscy pozostali idzie im dobrze, ale nie tak dobrze, więc jest cała teoria ekonomii skraplającej. Każdy na górze korzysta. Fakt jest taki, że górze idzie bardzo dobrze, a reszcie kraju nie. To nie tylko ubóstwo na samym dole, nie tylko biedni. Może średnie dochody zmalały. Mediana dochodów w Stanach Zjednoczonych jest mniejsza niż była w 1995 roku. Czyli mieliśmy do czynienia z 17-18 latami stagnacji dla klasy średniej.
ale ważna grupa osób, pracownicy, ich mediana dochodów przy pełnodochodowym męskim pracowniku jest mniejsza niż 4 dekady temu. Czyli jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego jest swego rodzaju rozczarowanie, pewne zachowanie w procesie politycznym, to wszystko dotyczy bardzo dużego segmentu Ameryki, który nie uczestniczył w prosperity przez prawie połowę stulecia. No cóż, są inne wiszące problemy nad Stanami Zjednoczonymi, które będą nas trzymały. Jeden z nich ciągle jest potrzeba delewarowania wskaźnika zadłużenia konsumenckiego do dochodów rozporządzalnych. To jest 108%, ale nawet kiedy w pełni zdelewarujemy, ile ludzie mają zadłużenia, nawet jeżeli w pełni zdelewarujemy, konsumpcja nie powróci do poprzednich poziomów. Przed kryzysem stopa oszczędności Amerykanów była zerowa. I nie trzeba mieć doktoratu, żeby wydedukować, że to nie jest do utrzymania. Po prostu żyliśmy ponad stan. Tak naprawdę dolne 80% Amerykanów, to jest ta nasza nierówność, te poniższe 80% konsumowało 110% swoich dochodów. Czyli nawet po delewarowaniu może konsumują 100% dochodów, ale nie 110% dochodów. I to oznacza, że stopa oszczędności zwiększy się, czyli konsumpcja będzie słabsza niż była przed kryzysem i to stworzy obciążenie dla naszej gospodarki. Ciągle mamy nawis problemu mieszkalniczego, ale on już został przepracowany, ale formacja domostw była słaba, ceny zaczynają rosnąć, ale w ujęciu realnym są one o 25% niższe niż były przed kryzysem. I co ważne, ostrzeżenie dla wszystkich krajów, że rynek nieruchomości jest płynny i w odpowiedzi na regulatorów trzeba zagwarantować, że są te bańki, które powodują takie zamieszanie. Ciągle mamy problem z słabymi rozwojami niektórych regionów. Jest trudność z kredytowaniem małych i średnich przedsiębiorstw. Rząd amerykański miał olbrzymi bailout, $700 miliardów. Gro poszło to do instytucji hazardowych, dużych banków, które zarabiają głównie na spekulacjach, a nie do banków, które są zaangażowane w realne kredytowanie, wspierające realne przedsiębiorstwa, ich innowacje i tak dalej. Finalny symptom zatroskania to, że Stany Zjednoczone mają bardzo niski stopień uczestnictwa siły roboczej, 63%. Jest to najniższe uczestnictwo pracowników w sile roboczej, sądzę, od zbierania danych w 1979, czyli coś niedobrze działa, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską, czyli chodzi tutaj o to, że musimy wrócić do tytułu poprzedniego slajdu. Choroba Ameryki. Słyszymy historię o odzyskaniu wigoru przez amerykańską gospodarkę. Nie wierzcie w to, jest lepiej niż było, ale nikt nie powie, że te liczby, jak uczestnictwo siły liwy roboczej najgorsze od 30% lat są symptomem, że gospodarka wróciła do zdrowia. Ale teraz będę kontynuował tam, gdzie mamy naprawdziwszy problem, obszar, który jest najbardziej zainteresowany dla państwa, czyli strefa euro. Strefa euro jest w recesji, problemy są olbrzymie. Części Europy są w depresji, Hiszpania, Grecja. Stopa bezrobocia wśród młodzieży 50% w Hiszpanii, ponad 60% w Grecji zagraża przyszłości. Okres młodości to właśnie ludzie mają akumulować kapitał ludzki, pozyskiwać umiejętności, pracować, budować umiejętności zdobyte na uniwersytecie. Czy to powinien okres, w którym ludzie
zyskują produktywność. Ale aktualnie mamy sens beznadziejności, ludzie tracą produktywność, ich umiejętności ulegają atrofii, gospodarka jest w stanie recesji, niszczymy kapitał ludzki, będzie trudno tym krajom odzyskać zdrowie. I wiele z tych krajów, największe talenty opuszczają te kraje, młode osoby, które mają wysokie umiejętności, wyjeżdżają z tych krajów, wyjeżdżają w poszukiwaniu swojej przyszłości. Często bywam w Hiszpanii i jest coraz większy sens beznadziejności. W 2009 była nadzieja, że być może polityki zadziałają i coś się przekręci na dobrą stronę, ale teraz jest 2010, 11, 12, mamy 2013 i po prostu się wszystko ciągle pogarsza. Nie ma w tym wszystkim nadziei. Niestety liderzy europejscy nie wyczuwają tej sytuacji. Moja główna teza jest taka, że te problemy są rezultatem nie problemów strukturalnych pojedynczych krajów, ale złej struktury strefy euro i złych polityk, które pogorszyły problemy. Więc może zacznę od dyskusji na temat oszczędności fiskalnej. Jest to oparte o złą diagnozę kryzysu. Zaczęło się to, co zrozumiałe, od ukierunkowania na Grecję. I Grecja za wiele wydawała. To nie ma tutaj wątpliwości, ale gdyby Grecja była jedynym problemem, kraj mający 10 milionów, mała część europejskiego PKB, to by było nieznaczące. Łatwo byłoby sobie z tym poradzić, albo się by wyrzuciło z eurozony, albo dało im pieniądze, żadna wielka sprawa. Ale to, co widzimy, to to, że to nie tylko Grecja, to Hiszpania, Portugalia, to Słowenia, to również Irlandia, to kraj po kraju, Włochy, kto wie, kto będzie następnym krajem. I co jest ciekawe, że niektóre kraje, tak jak Irlandia i Hiszpania, miały nadwyżkę przed kryzysem. Tak, nadwyżkę. Nie wydawały nadmiernie. Mieli mały stosunek długu do PKB, czyli mieli długą historię nie nadmiernego wydawania, czyli to marzenie fiskalne, które zostało zrobione w zeszłym grudniu, nawet nie zapobiegłoby aktualnemu kryzysowi, a co dopiero nie zaleczyłoby następnego kryzysu i aktualnego kryzysu. Jest to całkowita zła diagnoza. Fakt, że tak wiele krajów ma trudności, sugeruje, że jest systemowy problem. Fakt, że jest taki, że dyscyplina fiskalna nigdy nie dała sukcesu w postaci przywrócenia do zdrowia ekonomii w recesji. Mieliśmy długą historię dyscypliny fiskalnej, wiele eksperymentów. Czasami myślę o Herbercie Hooverze, który w 1929 jako ojcu dyscypliny fiskalnej i dyscyplina fiskalna w jego prezydencji przełożyła crash rynku akcyjnego na wielką depresję. Nie dokładnie polityka, o której myślimy, że inne kraje mają emulować. Ale potem Międzynarodowy Fundusz Walutowy wymusił oszczędności na Korei, Tajlandii i Indonezji podczas kryzysu wschodnioazjatyckiego. I w każdym z tych przypadków dyscyplina fiskalna padła. W każdym z tych przypadków dyscyplina przełożyła upadek w recesję, a recesję w depresję. I potem MFW próbowało to samo w Ameryce Północnej i nie odniosło sukcesu. I potem Europa tego zaczyna próbować i ponosi porażki. Czyli z mojej perspektywy, jako naukowca społecznego i ekonomisty, uważam, że to znakomicie zaskakujące, że ludzie ciągle popromują dyscyplinę, kiedy jej historia jest taka mocna, że nigdy nie zadziałała. Ludzie na to patrzyli. A co z paroma przykładami? Ludzie mówią o jednym przykładzie lub innym. Jedyny przykład, gdzie można argumentować, to małe kraje,
I to nie była dyscyplina fiskarna. To nie była dyscyplina, która przywróciła ich do zdrowia, ale eksport. Jak rząd miał na tyle szczęścia, że mieli rozwijających się partnerów handlowych i eksport wypełniał dziurę, która była powodowana zmniejszeniem wydatków rządowych, czyli to nie była dyscyplina, która ich ożywiła, ale eksport, ale to nie, teraz się nie zdarzy. Komu eksportować, jak reszta Europy jest w recesji, Ameryka jest słaba i mamy spowolnienie w Azji, więc to się nie zdarzy. Więc idea, że te kraje będą przywrócone do zdrowia poprzez zastosowanie dyscypliny fiskalnej, jest głupia. Nawet MFW, które krytykowałem często i niektóre moje książki to sugerują, zrozumiało to. I oni, MFW pojechało do Anglii niedawno i powiedziało, jesteście głupcami, przechodząc przez tę politykę oszczędności fiskalnej. To powoduje, że gospodarka wam idzie do dołu. Teraz oczywiście wiele krajów w Europie bez pomocy powiedziało, nie ma wyboru. Grecja nie może pożyczać, ale na przykład Niemcy, oni muszą podnieść wydatki publiczne i wynagrodzenia. Boże, powiem o reformach strukturalnych. Tego typu reformy strukturalne mogą być konieczne, żeby podtrzymać długoterminowy wzrost standardów życia, ale nie są centralnym problemem w Europie aktualnie. Chodzi tutaj o brak popytu i sztywność nałożoną przez podzielenie się wspólną walutą. Niektóre strukturalne reformy właściwie mają odwrotny, krótkoterminowy efekt. I powód jest taki, że reformy strukturalne zmniejszają popyt i z mniejszymi wynagrodzeniami pada popyt i zagregowany popyt jest źródłem problemu. Czyli pewne reformy strukturalne są absolutnie szkodliwe dla tych gospodarek. Najlepszy okres do reform strukturalnych jest wtedy, kiedy gospodarka jest w rozwoju. Kiedy ktoś traci pracę, to może znaleźć nową robotę. I to jest najlepszy sposób funkcjonowania w gospodarce, czyli problem fundamentalny to nie problemy strukturalne w pojedynczych krajach, ale sama struktura strefy euro. I to spróbuję wyjaśnić za parę minut, pokazując te problemy strukturalne. Ale spróbuję wyjaśnić nieco na temat pewnego rozumowania, które weszło do tego, dlaczego dyscyplina fiskalna może zadziałać. Są dwa różne poglądy. Jeden jest taki, że jeżeli tylko można by uzyskać deficyt budżetowy mniejszy, to by przywróciło zaufanie do kraju i potem można mieć wchodzące inwestycje i to będzie doprowadzało do wzrostu gospodarczego. Mój dobry przyjaciel Paul Krugman nazywa to teorią zaufania. To nigdy się nie dzieje. Część, dlaczego się to nie dzieje, dlatego kiedy mamy dyscypliny fiskalne, przychody nie rosną, czyli to nie działa. Tak jak widzieliśmy to w Argentynie. Ale bardziej szeroko ujmując, to co przywraca zaufanie, to wzrost ekonomiczny, a dyscyplina fiskalna niszczy wzrost. Jest kolejny sposób, kolejny argument, dlaczego dyscyplina fiskalna może zadziałać. Jeżeli ludzie są na tyle biedni, zmniejszamy wynagrodzenia, powodujemy, że gospodarka jest bardziej konkurencyjna. To jest teoria, która nazywa się wewnętrzną dewaluacją. Są dwa argumenty przeciwko wewnętrznej dewaluacji. Najbardziej ważny, trzeba zdać sobie sprawę, że ta idea wewnętrznej dewaluacji działa, to standard złota nie byłby problemem w Wielkiej Depresji. Standard złota był postrzegany jako centralny problem Wielkiej Depresji i oczywiście, jeżeli mogli mieć wewnętrzną dewaluację, nie było to problemem, ale było. I podstawowy powód jest taki, że w większości krajów, w krajach jak Grecja, jak Hiszpania, ludzie pożyczyli masę pieniędzy w euro. Jeżeli wynagrodzenia spadną,
ich zadłużenie się powiększa. Mówiłem o Stanach Zjednoczonych, że chcemy dewalorowania, chcemy zmniejszyć stosunek dochodów do przychodów, ale zmniejszenie wynagrodzenia zwiększa ten wskaźnik. I oczywiście, jeżeli ten wskaźnik rośnie, zaczną wydawać i będziemy mieli bankructwa, to będzie szkodziło bankom i to jest podstawowy powód, dla którego wewnętrzna dewaluacja zasadniczo nigdy nie zadziałała. Może powiem słowo na temat polityki monetarnej. Polityka monetarna również była źle przemyślana. Pogląd, który był bardzo często podtrzymywany nie tylko w Europie, ale na świecie przed kryzysem, był taki, że niska inflacja jest konieczna i właściwie wystarczająca, żeby zagwarantować wzrost i stabilność. Ten pogląd nigdy był oparty o zdrową analizę, nie jest sprawdzony przez kryzys. Straty w kryzysie ze względu na złe zarządzanie finansowe są o wiele większe niż żadne straty związane z nieco większą inflacją. Ale EBC w swojej podstawowej teorii mówi, że to tylko mają się martwić tylko inflacją. Stany Zjednoczone, Rezerwa Federalna martwi się inflacją, wzrostem, zatrudnieniem i stabilnością finansową. Tak wiele ludzi w Fedzie mówi aktualnie, że główne ukierunkowanie jest teraz na zatrudnienie, a nie na stabilność finansową, nie na inflację. To nie jest problem, ale EBC mandat jest wpisany w ich statut. I jest szczególnie problematyczny w globalnym kontekście, dlatego że Stany Zjednoczone mają problemy z zatrudnieniem, a EBC nie będzie ciął stóp, dlatego że jest ukierunkowany na inflację i to oznacza, że relatywna stopa procentowa jest wyższa w Europie i to prowadzi do mocniejszej waluty, a to zmniejsza wzrost ekonomiczny. To jest aprecjacja waluty, która powoduje, że Europa jest mniej konkurencyjna i biedniejsze kraje mają szczególne trudności w konkurowaniu. Mamy i od początku mieliśmy fundamentalne problemy strukturalne w strefie euro. I to jest tak, że większość amerykańskich ekonomistów było bardzo sceptycznych, jeżeli chodzi o strefę euro od samego początku. Niektórzy liderzy polityczni zrozumieli, że nie wystarczy mieć jedną walutę, jedną z okoliczności, w których krajach mogą mieć tą samą walutę. Jest dobrze stworzona w literatura. Mój kolega Colin Bandela opracował referat, w którym ma analizę, za którą dostał Nobla. Jeden z warunków, który musi być spełniony, kraje muszą być wystarczająco podobne i powinny być właściwe instytucje. Europa nie spełniła tych warunków i potem Europa powiedziała, okej, rozumiemy to, ale wprowadzimy pewne warunki konwergencji, które zapewnią, że staniemy się podobni na tyle, że będzie to działało. Ale ich analiza, to co było wymagane, była całkowicie niewłaściwa. Oni myślimy, że wszystko, co trzeba, to mieć konwergencję makroekonomiczną. Była tutaj fiskalny deficyt i zadłużenie, ale to nie jest krytyczna sprawa. To produktywność jest krytyczną sprawą. I niestety faktycznie zrobili utrudnienia dla polityki, tak jak polityki przemysłowej, która by promowała wzrost produktywności, która by pomogła uzyskać konwergencję. Właściwie spowodowali, że konwergencja jest trudniejsza, a nie mniej trudna. I oczywiście następnie odebrali dwa kluczowe mechanizmy, stopy procentowe i kursy wymiany, ale nic w zamian nie wprowadzili. Ameryka ma 50 stanów, mamy wspólną walutę, ale mamy wiele instytucji, mamy duży rząd, który może zbilansować wszystko, mamy łatwą migrację, więc mamy wiele rzeczy, które powoduje, że to działa jako wspólna waluta, ale Europa tego nie zrobiła. Jest jeszcze jeden aspekt. W Stanach Zjednoczonych mamy o wiele łatwiejszą migrację i to oznacza, że jeżeli mamy część kraju, na przykład południową Dakotę, która nie idzie dobrze, ma problemy ekonomiczne, ludzie wyjeżdżają.
I nikt nie dba, czy ktoś zostanie w ogóle w południowej Dakocie. Niektórym się to podoba, bo jak nikt tam nie mieszka, to można przekupić senatora z południowej Dakoty o wiele taniej niż za cenę przekupienia kogoś z New Yorku. Więc to zmniejsza koszty aktywności politycznej. Ale Grecja nie chce mieć kraju, w którym nikt nie mieszka w Grecji. Więc Europa dba o to, żeby ludzie żyli w swoim kraju. Więc jest fundamentalna różnica pomiędzy wolną mobilnością w Stanach i konsekwencjami tego w Europie. Kolejny fundamentalny problem to Europa stworzyła problem, który widzieliśmy coraz wiele razy w rynkach wschodzących. Nie mamy kryzysu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Stany Zjednoczone pożyczają masę pieniędzy. Mamy zadłużenie aktualnie mniej więcej 15 trylionów dolarów. Jest to duże zadłużenie i rośnie. Dlaczego nikt się nie martwi? Możemy porzucić na minus 2%. Dlaczego nikt się nie martwi tym, czy spłacamy nasze zadłużenie? Jest to bardzo łatwe. Możemy włączyć drukarki. My obiecaliśmy zapłacić dolarami. Dolary to małe kawałki papieru. Drukujemy te małe kawałki papieru. My nigdy nie spłacimy kredytów, dlatego że damy wam te kawałki papieru. Może nie będą wiele warte, ale damy wam te kawałki papieru. Ale to, co Europa zrobiła, tworząc strefę euro, ona powodowała, że kraje pożyczały w walucie, której nie kontrolowały. Kontrolował ją Frankfurt, czyli Grecja dawniej pożyczała w drachmach i mogła te drachmy drukować, ale aktualnie Grecja kredytuje się w euro i nie kontroluje euro. Czyli strefa euro stworzyła kryzys zadłużenia. I nie zdali sobie z tego sprawy w danym czasie. Jest kolejny poziom problemów. Brak unii bankowej z jednym rynkiem. Tutaj pomysł jest dosyć prosty. Jak mamy jeden wspólny rynek, to pieniądze mogą płynąć, powiedzmy, w całej Unii swobodnie. Przepływ, tak? Gdziekolwiek ludzie uważają, że zwrot z inwestycji będzie najwyższy, tam może płynąć. Albo też trzymać pieniądze tam, gdzie uważają, że są to pieniądze bezpieczne. Tylko że podstawowa zasada jest taka, że w bankowości zawsze każdy system bankowy ma swoje wsparcie we władzach państwowych, tak? W państwie. I tak naprawdę ludzie nie tyle ufają bankowi, co ufają, że państwo ten bank pomoże, jak będzie jakiś problem. I teraz, jeżeli skorelujemy spread na obligacjach państwowych i spread, który w bankach jest, to jest wszystko absolutnie skorelowane. A teraz, jeżeli dany kraj jest postrzegany jako ryzykowny, to też banki w tych krajach są postrzegane jako banki wysokiego ryzyka. 2008-2009 rok. Co się stało po tym, jak Ameryka doprowadziła do globalnego kryzysu finansowego? Banki były w centrum tego kryzysu. Ale gdzie pieniądze popłynęły? Do banków amerykańskich. Czy dlatego, że uważano, że amerykańskie banki najlepiej zarządzają ryzykiem? Nie, te banki pokazały, że nie potrafią zarządzać ryzykiem. Pieniądze poszły do tych banków nie dlatego, że ktoś uważał, że banki amerykańskie się znają na bankowości. Pieniądze tam poszły, bo wiedziano, że rząd amerykański ma głębokie kieszenie i da tyle pieniędzy, ile trzeba, żeby te banki dalej jakoś tam się kręciły. Opisywano Skarb Państwa Amerykański jako subsydia dla Wall Street. Maszynkę z subsydiami dla Wall Street. No tak wyszło. Co to oznacza dla Europy? To oznacza, że jeżeli Hiszpania jest słaba, to ludzie wycofują pieniądze z Hiszpanii, z banków hiszpańskich, czyli hiszpańskie banki nie mogą pożyczać tak bardzo dużo kredytów i wtedy cała gospodarka jest słabsza, bo nie ma dostępu do kredytów. I to oznacza, że skarb państwa, czy to ma mniej pieniędzy,
I generalnie jest takie błędne koło, które i ta spirala się tylko pogłębia. I to się właśnie dzieje, z tym mamy do czynienia. I co jest ważne, to, że mamy to, że się osłabia system bankowy, sprawia też to, że wszędzie, we wszystkich dziedzinach życia jest ta dyscyplina finansowa wymagana i to wszystko się nakręca w dół, można powiedzieć. Jest oczywiście jakieś tam nasuwające się rozwiązanie, ta unia bankowa, czyli wspólny nadzór, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne ubezpieczanie depozytów itd. itd. Wielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że to jest konieczne, że to jest potrzebne. Małe i duże banki muszą w tym wszystkim brać udział. Ale nawet ci, którzy uważają, że ta unia bankowa jest konieczna, tempo jest zbyt powolne tworzenia tej Unii, bo mówi się, najpierw musimy to, potem tamto, najpierw porozmawiajmy o wspólnym nadzorze, potem o Unii Bankowej, może później i tych wspólnych gwarancjach czy ubezpieczeniach depozytów. Czyli idzie to zbyt powoli. Niemcy się sprzeciwiają temu wspólnemu ubezpieczaniu depozytów, bo Niemcy uważają, że co, wtedy my będziemy odpowiedzialni za grzeszki innych. Ale w wyniku tego wszystkiego, tego powolnego tempa reform politycznych, to jest nie do końca dobre, bo to jest wszystko niesynchronizowane z tym, czego gospodarka potrzebuje. I krzywda będzie długotrwała, tak jak i dla rynku pracy. I teraz ostatni problem związany jest z zadłużeniem. Wolny przepływ pracy wygląda na to, że ma sens, że to jest coś dobrego. Tak, bo pracownicy przesuwają się tam, gdzie mogą najwięcej zarobić, tak? Gdzie ten zwrot z ich wysiłku będzie największy. Niby to ma sens, tylko ktoś zapomniał o takim szczególe, że pieniądze, które ludzie otrzymują za pracę, to nie jest ich produktywność. Tylko jeszcze trzeba wziąć pod uwagę podatki, tylko że ludzie biorą pod uwagę to, co na rękę zarabiają. Pomyślmy o młodym Irlandczyku bądź Irlandce, bo produktywność tej osoby jest taka sama w Irlandii jak i w Anglii. Ale jeśli ta osoba zostanie w Irlandii, to musi zapłacić długi, które odziedziczył po rodzicach, bo to jest związane z tym, że bank centralny jakby pewne rzeczy bierze pod uwagę, czy pewne rzeczy reguluje. I teraz można uniknąć płacenia tego odziedziczonego długu, przeprowadzając się do innego kraju. Czyli w pewnym sensie to zobowiązanie jest bardzo łatwe do uniknięcia. Ktoś się przenosi do innego kraju. I teraz im więcej ludzi się przenosi, tym większe jest zobowiązanie per capita tych, którzy zdecydowali się zostać. I to znowu tworzy niestabilny system. Teraz jedyny sposób, żeby z tego wyjść, to jest jakieś uwzajemnienie czy uwspólnienie tego długu. Są sposoby na to, czy instrumenty, żeby to zrobić. I wtedy stopy procentowe by się obniżyły, dlatego że tak naprawdę w Europie dług do PKB jest niższy niż w Stanach. Jak się zmniejszą stopy procentowe, to wtedy będzie więcej miejsca na stymulowanie gospodarki, na tworzenie bardziej takiej ekspansywnej polityki fiskalnej. I będzie łatwiej to obciążenie zadłużeniem, to jarzmo długu ogarnąć, zarządzać tym. Oczywiście, jeżeli by ten dług został uwspólniony czy uwzajemniony, to wtedy zniknęłyby te obawy niektórych państw, że one będą płacić za grzeszki innych. Czyli tutaj nie chodzi o to. Europa nie potrzebuje tej dyscypliny fiskalnej czy finansowej, tylko bardziej strategii na wzrost. Tego jest więcej potrzeba. Pieniędzy, żeby finansować małe i średnie przedsiębiorstwa, polityk przemysłowych, szczególnie nakierowanych na te kraje, które zostają z tyłu. I teraz ta strategia wzrostu to jest coś, co Amerykanie mówią jako takie brnięcie. Europejscy liderzy są absolutnie zaangażowani w to, żeby Europie się powiodło, żeby ten projekt się udał. Mówią, że zrobimy wszystko, co konieczne. Tylko, że mówią potem,
No dobrze, ale zrobicie to, czy to, czy to? Oni mówią, nie, tego nie możemy zrobić, bo to politycznie jest nieakceptowalne. Tego nie przepchniemy nigdy. Więc tak naprawdę mówią tak, zrobimy wszystko, co konieczne, co potrzebne, ale nie to, co naprawdę byłoby konieczne. Tak? Zrobimy wszystko, co trzeba, ale nie to, co naprawdę jest potrzebne. To jest problem, a to jest ważne, żeby robić to, co jest naprawdę potrzebne w tempie, w jakim rynki tego potrzebują. Ale oczywiście są różne podejścia do gospodarki, do ekonomii. Różnie się diagnozuje problemy, różnie się ocenia to, czy dyscyplina fiskalna działa, czy nie. Różnie się podchodzi do problemów strukturalnych strefy euro, ale myślę, że przez to będzie dłuższa recesja, powolniejszy wzrost, co pojawią się kryzysy i będzie taki gospodarczy. Będzie taki gospodarczy okres problemów. Kolejne elementy tego błędnego koła, o których chcę powiedzieć, to to, że mamy wysoki poziom niepewności, a to z kolei zakłóca inwestycje, a to z kolei doprowadza do obniżenia żywotności gospodarki, czy prowadzi do takiej depresji w pewnym sensie. Oczywiście słaba gospospodarka zwiększa nierówności, a z kolei nierówności przyczyniają się do osłabienia gospodarki, czyli kolejne błędne koło. Mówi się o tym, że nierówność jest zła dla wzrostu gospodarczego, zła dla gospodarki. A z kolei spowolnienie gospodarki praktycznie zawsze prowadzą do zwiększenia nierówności. Na tej krótkiej wycieczce po świecie, po różnych regionach świata, chciałbym też chwilę poświęcić Azji i innym rynkom rozwijającym się, bo to są jedne z niewielu przykładów na sukces w dzisiejszych czasach. Ja oceniam to tak, że te kraje azjatyckie mają odpowiedni krajowy popyt, żeby swój wzrost utrzymać, nawet jeśli Europa będzie słaba i Stany będą słabe. Więc może zwolni się ich tempo wzrostu o 2% czy coś takiego. Ale oczywiście, jeżeli będzie niższy wzrost, no to może to mieć wpływ na Afrykę, dlatego że przecież Afryka eksportuje swoje zasoby, a Afryka miała ostatnio dobre lata, ale tak czy siak Azja będzie dosyć silna, ale to nie wystarczy, żeby Europę i Stany przywrócić do zdrowia. Teraz na pewno ten pomysł Abenomics, czyli ta gospodarka premiera, ta idea premiera japońskiego, to jest chyba coś bardzo dobrego. Oni mówią o wzroście czy ekspansji fiskalnej, reformie strukturalnej, monetarnej. To, co robią Stany, nie wystarczy. Sama dyscyplina finansowa nie wystarczy. Trzeba stymulować gospodarkę, więc jest ekspansja fiskalna. Ale z drugiej strony tam władze zdają sobie sprawę z tego, że jest problem strukturalny i trzeba mieć strategię wzrostu, żeby sobie z tym poradzić. Kolejna rzecz, które z tych reform strukturalnych, powodzenie tych reform strukturalnych zależy też od tempa, w jakim zostaną przeprowadzone. Japonia jest dobrym przykładem tego, że bardzo ważne jest tak zwany taka rzecz jak framing, czyli stworzenie pewnych ram. Od jakiegoś czasu się mówi, że w Japonii nie wszystko działa dobrze. Ale jak spojrzymy na Japonię z innej perspektywy, to ona sobie radzi świetnie. Japonia, ich siła robocza w Japonii spada prawie w tempie procenta rocznie. Jak się skoryguje to o to, jak spojrzymy na produktywność i to, co udaje się zrobić z tą siłą roboczą, która jest, to Japonia jest absolutnie na szczycie OECD i to jest cenna lekcja. Nie powinniśmy tylko bać o sam wzrost, ale o jakość tego wzrostu, o standardy życia. Bo to o to chodzi. O to tak naprawdę powinniśmy walczyć. Zanim jeszcze powiem o Polsce więcej, to chciałbym porozmawiać o pewnym temacie, z którym Polska ma pewnym wyzwaniem, zresztą nie tylko dla Polski. W jaki sposób zarządzać gospodarką w momencie, kiedy są słabi partnerzy?
jak patrzyłem sobie na różne kraje, które mają słabych partnerów handlowych, Meksyk, Kanada, takie kraje, to niektórym z nich się lepiej wiedzie, innym gorzej. Mówiłem wcześniej, że Meksyk tradycyjnie nie radził sobie zbyt fenomenalnie, ale ostatnio jest całkiem nieźle z nim. To głównie wynika z lepszej polityki monetarnej tam prowadzonej, bo zdali sobie sprawę, że kursy walutowe to mogą być bardzo ważnym instrumentem w tej walce. Ich gospodarka teraz stała się bardziej konkurencyjna właśnie ze sprawą kursów. Kiedyś im się udawało, że wydawało, że peso musi być silne, to jest takie ważne. A teraz właśnie wiedzą, że to peso musi być na takim dobrym, konkurencyjnym poziomie. Meksyk też miał trochę szczęścia. Dzięki temu, że w Chinach dokonano aprecjacji waluty i pensje wzrosły w Chinach. 50 lat po podpisaniu umowy o wolnym handlu, wszyscy mieli nadzieję, że otworzą się nowe drzwi dla Meksyku, to tak nie bardzo. Meksyk ciągle nie był konkurencyjny w stosunku do Chin, chociaż Chiny płacą wyższe taryfy i w sumie koszty transportu towarów są wyższe, ale teraz to się zmienia. Kanada z kolei jest trochę innym przykładem. Kanada nie ucierpiała tak bardzo na tym kryzysie z 2008 roku, nie tak jak Stany. Częściowo zawdzięczają to dobrej polityce, mają znacznie lepsze uregulowania w sferze bankowości i mieli też częściowo trochę szczęścia, bo mieli mają zasoby mineralne, zasoby naturalne i akurat były wysokie ceny, im się udało dobrze tym zarządzić. Inne kraje częściowo się uodporniły na słabości swoich partnerów i sąsiadów, dlatego że się bardziej zdywersyfikowały, zaczęli wysyłać produkty w inne miejsca, też nie tylko do sąsiadów i zaczęli mieć lepsze uregulowania w sferze bankowości też. Niektóre kraje zaczęły wprowadzać mechanizmy kontrolne dla kapitału i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaczął promować to i zaczął mówić o tym, że istotne jest stworzenie takich mechanizmów kontrolnych kapitałowych. Ja już mówiłem o tym też w mojej książce, jednej z moich książek. Główny ekonomista funduszu mówił, że chciałem, że sprzedawałem coś może nie do końca pozytywnego, ale w tej chwili zmienili zdanie i zgadzają się z tezami mojej książki. Dobrze, to teraz na końcu, ostatnie te parę minut powiem o Polsce. Polska poradziła sobie znacznie lepiej niż inne gospodarki transformacyjne. Lepiej sobie poradziła z wytworzeniem zdywersyfikowanej gospodarki, bo niektóre kraje za bardzo polegały na nieruchomościach i ta bańka pękła. Niektóre kraje nie do końca dokonały tej transformacji do gospodarki rynkowej i one nie udało im się po prostu stać się tymi gospodarkami rynkowymi. Niektóre zbyt się uzależniły od banków zagranicznych, a jak zagraniczne banki wyciągnęły swoje pieniądze, no to przed kryzys. Polska również ma taką korzyść, że uświadomiła sobie, że być może państwo musi też odgrywać aktywną rolę w promowaniu gospodarki, we wspomaganiu małych i średnich przedsiębiorstw. Ale oczywiście żaden kraj nie jest wyspą oddzieloną od reszty. Teraz to jest taki połączony łańcuszek, gospodarka globalna. Ale prognozy wzrostu dla Polski zostały obniżone, bo w 2012 roku IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mówił o 2,35, a 2,05 na 2013 rok, a w kwietniu tego roku zredukowano tą prognozę do 2,72. Dosyć mocno. Więc cóż, żyjemy w świecie, w którym
nic się nie poprawia jakoś specjalnie szybko. Raczej być może się rzeczy pogarszają jednak. A, no, ale mamy do czynienia też z pewnymi pozytywnymi, z taką spiralą pozytywnie nakręcającą się, bo w Polsce udało się uniknąć pewnych rzeczy i chociaż wszędzie się zwiększa poziom nierówności, w Polsce udało się tego uniknąć. Polska radzi sobie lepiej niż większość krajów OECD, lepiej na pewno niż Stany, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Japonia między innymi. I są też statystyki, które tu przytaczam na tym slajdzie, które mówią o tym, że Polska radzi sobie lepiej niż parę innych krajów. Ale w innym wymiarze, nie tylko w wymiarze nierówności, ale też w innym wymiarze, na przykład ten wskaźnik rozwoju kapitału ludzkiego, to już nie jest tak dobrze. 30 miejsce na świecie, jeśli chodzi przed Chile, oczekiwana średnia długość życia nie jest specjalnie wysoka. Są też inne aspekty nierówności, które może nie są aż tak ostre jak w innych krajach, ale powinny martwić, bo proszę zobaczyć, około 14% dzieci żyje we względnym ubóstwie. A perspektywę temu nadajmy, w Stanach jest prawie jedno dziecko na cztery, więc mnie jako Amerykanina to bardzo martwi. Nasza przyszłość nie rysuje mi się tutaj dobrze, bo tak dużo, tak wiele naszych dzieci dorasta w ubóstwie. Moja książka The Price of Inequality, Cena Nierówności, głównie mówi o tym, że kraje płacą bardzo wysoką cenę za tą nierówność. Teraz to już nie jest kompromis pomiędzy wzrostem a nierównością, nie. Bo nierówność wręcz szkodzi wzrostowi gospodarczemu. To nie jest prosty kompromis czy wybór między jednym a drugim. I Międzynarodowy Fundusz Walutowy coraz bardziej zgadza się z tym moim podejściem do nierówności i w związku ich z wzrostem gospodarczym. Żyjemy w tej chwili w czasach wyzwań. Kraje małe, które są mocno powiązane z krajami większymi, które słabną, niestety są w recesji. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Państwu, że istnieją polityki, istnieją rozwiązania instytucjonalne, które pomogą krajom się uodpornić na te trudne czasy. I mam nadzieję, że Polska właśnie do takich polityk, do takich rozwiązań i ram instytucjonalnych się zwróci i uda jej się zaszczepić, uodpornić. Proszę Państwa, czy parę minut na pytania mamy z panem profesorem. Bardzo proszę, kto z Państwa jest gotów od razu wystartować? Bardzo proszę. It's not the first time I'm listening to you here in Poland. Słucham pana wystąpienia w Polsce i kolejny raz jest mi niezmiernie miło. Chciałbym zapytać, czy mógłby nam pan coś powiedzieć konkretniejszego na temat tych reform, tych działań, które możemy podjąć w Polsce, żeby się uodpornić? Podam parę przykładów. Jeden jest taki, że wydaje mi się, że bardzo ważne jest dobrze zarządzać kursem wymiany, zarządzać walutą i mieć takie polityki walutowe, które sprawią, że szczególnie w dzisiejszym kontekście tego, co robi NBP, to jest dobra polityka. Więc warto być właśnie wrażliwym na to, co się dzieje wokół. Ale oczywiście wiele krajów tego nie robi, tak? Państwa, bank centralny w tej chwili moim zdaniem robi dobrze, postępuje dobrze. Druga rzecz, trzeba zdywersyfikować eksport. Bo tydzień temu była wizyta Abe z premiera Japonii, który mówił, więc w ogóle warto zwrócić się w stronę eksportu właśnie do Azji, bo stąd chyba będzie pochodził wzrost. W świecie globalnym no, trzeba wziąć pod uwagę.
gdzie, dokąd właśnie będziemy eksportować, z kim będziemy handlować. Polityka przemysłowa, czy polityki przemysłowe. Musimy się zastanowić, jakie w ogóle nowe branże, przemysły możemy ożywić. Czy nie chodzi mi tylko o takie w starym rozumieniu przemysł produkcyjny. Jest cały szereg innych przemysłów, takich jak wysokie technologie. Możemy być częścią globalnego internetu, pracując stąd, być częścią tego globalnego, globalnej społeczności wysokich technologii. Jedną z rzeczy, o których mówi rząd, to że trzeba inwestować w chociażby małe i średnie przedsiębiorstwa, tak? Dać im dostęp do finansowania, inwestycje venture capital i tak dalej. To jest duży problem w wielu krajach. I co jeszcze? W świecie rozwijającym banki rozwoju odgrywają ogromną rolę. Ale my ich nie nazywamy czasami bankami rozwoju, ale mamy coś podobnego w naszym rozwiniętym świecie. Federal Express to była kiedyś firma, która stworzyła właściwie nową branżę wokół siebie, tak? Te szybkie dostawki, dostawy przesyłek na następny dzień. To się wykreowało jako jakby w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm na szybkie przesyłanie dokumentów i stworzyła się branża i FedEx był takim pionierem tej branży. My mamy, tak więc warto myśleć właśnie o tym, o takiej przewadze konkurencyjnej, co można nowego zbudować. To są takie przykłady, które mogę porzucić, które można zastosować. Profesorze, jesteśmy pod wrażeniem pana wykładu i ja zresztą słyszałem bardzo dużo o koncepcji informacyjnej symetrii. Jak mówimy o nowych technologiach, nowych możliwościach technologicznych, to czy myśli pan, że jest szansa na zredukowanie tej asymetrii informacyjnej, że może moglibyśmy lepiej alokować pieniądze publiczne, prywatne, zasoby finansowe. Myślę, że te nowe technologie informatyczne i informacyjne mogą odgrywać ogromną rolę, bo one już odgrywają ogromną rolę w poprawianiu przejrzystości w sektorze publicznym. Doprowadzają do tego, że widzimy, czy pieniądze są dobrze wykorzystane, czy nie. Że nie ma jakichś, powiedzmy sobie, specjalnych interesów. Tak? Dużo się mówi o e-government, cyfrowym państwie, o tej odpowiedzialności, rozliczalności. I technologie IT w tym pomagają na pewno. To jest niezwykle ważne i będzie coraz ważniejsze w przyszłości. Drugi obszar jest taki, że w wielu kontekstach technologie informacyjne po prostu usprawniają rynki. Ludzie mają jasną informację, widzą ceny, tak? Oczywiście informacyjne asymetrie nie znikną, bo jest cały szereg rzeczy, czynników jakościowych, tego, że ludzie są różni. Niektórzy uważają, że problem się rozwiąże. I że nie będzie asymetrii informacyjnej, a ja uważam, że nie. Te technologie pomogą, zmniejszą asymetrię, ale nie rozwiążą. To nie będzie jakieś panaceum. Panie profesorze, mówił pan o tym, że państwo czy rząd może być takim buforem na bezrobocie. Czy to oznacza, że po prostu kto w takim razie zasili rząd, żeby był tym buforem? Skąd pieniądze? Bo jeżeli to są pieniądze podatników, to jak to wpływa na korporacje, które te podatki płacą? Czyli muszą zapłacić te podatki zamiast inwestować w BR. No, rzecz jasna, państwo czy rząd potrzebuje pieniędzy, żeby te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, zrobić. Pytanie, skąd te pieniądze są czy będą? I skąd je najlepiej wziąć?
tak, żeby nie mieć więcej skutków ubocznych niż pozytywnych skutków. To może zacznę od cytatu. Raz zapytałem ministra finansów Szwecji, byłego w tej chwili, czemu zawdzięczacie sukces? Szwecja miała taki wysoki wzrost. In terms of the measures like HDI, i właśnie mówili o jeśli chodzi o inwestycje i tak dalej. Powiedziano, a on mi odpowiedział, bo mamy wysokie podatki. Może nie o to chodzi, że same w sobie wysokie podatki są dobre, tylko on miał na myśli, że my mamy duży dochód przychód z podatków i my te pieniądze dobrze wydajemy. Dajemy edukację, dajemy technologię, dajemy infrastrukturę za te pieniądze, dajemy takie dobre ubezpieczenia społeczne, ludzie czują się bezpiecznie, więc są gotowi podejmować ryzyko. Tworzymy produktywne społeczeństwo, zbierając od niego wysokie podatki i później zapewniając mu wiele rzeczy. Na przykład kobiety mogą uczestniczyć w rynku pracy i w pełny sposób. Czyli udało się wziąć dużo pieniędzy i dobrze je wykorzystać. A problem, może o Stanach porozmawiam, bo znam je lepiej, choć bardzo często problemy są podobne. W Stanach problem jest taki, że to nie jest tak, że sektor prywatny nie ma pieniędzy, bo międzynarodowe firmy w Stanach siedzą na biliardach pieniędzy. Nawet nie milionach, tylko biliardach. Tylko, że w Stanach mamy tak system podatkowy, który bardziej zachęca do inwestowania za granicą, a nie w Stanach. Więc u nas to jest takie trochę przekrzywione, skrzywiony ten system podatkowy. Ale co do zasady, takie podstawowe problemy polegają na tym, że my mamy system podatkowy, który wykrzywa sposób alokowania zasobów. Podam przykład. My opodatkujemy inwestycje o połowę mniej niż jak ludzie pracują. Czyli raczej zamiast pracować, to powinni to zaczynają spekulować, tak? Czyli mamy na przykład cały ten sektor finansowy jest taki rozdęty, powiedzmy, tak? I nasi najbardziej utalentowani ludzie często właśnie wchodzą w temat spekulacji. Tworzą papiery wartościowe, które są może nie do końca bezpieczne. I AIG na przykład miało z tego powodu problemy, z tego powodu działań spekulanckich. Więc mnie się wydaje, że dwie rzeczy jeszcze chcę powiedzieć. Głównie mówię o Stanach, ale wiem, że każdy kraj jest inny, bo nie mogę się tutaj wypowiadać o strukturze opodatkowania w Polsce, ale w Stanach oddajemy bardzo dużo zasobów naturalnych po niskich cenach. Gdybyśmy sprzedawali to po pełnych cenach rynkowych, to myśmy mieli masy przychodów, których nie mamy dzisiaj. I ostatnia rzecz. Jeżeli byśmy opodatkowali zanieczyszczenia, to byśmy mieli więcej przychodów, niż byśmy byli w stanie wydać. I byśmy mieli mocniejszą gospodarkę, bo byśmy mieli, zachęcalibyśmy ludzi do tworzenia mniejszej ilości zanieczyszczeń, do bycia bardziej zdrowym, do realizowania procesów, które mniej szkodzą środowisku, a zarazem bylibyśmy lepszą gospodarką. Jest sporo rzeczy, które możemy zrobić, które by nam zwiększyły przychody, a zarazem by jeszcze wzmocniły naszą gospodarkę i wyrównały społeczeństwo. Brzmi to trochę magicznie, ale badaliśmy tą gospodarkę bardzo dogłębnie i wierzę, że można by byłoby i zwiększyć przychody, i mieć lepszą gospodarkę. Profesorze, dziękuję za wykład. Mam pytanie na temat inflacji. Po tym, co banki centralne na całym świecie robią, czy pan oczekuje zwiększenia inflacji w najbliższej przyszłości? Cieszę się, że pan zadał pytań w ten sposób. W najbliższej przyszłości absolutnie nie.
Nadmiarowa zdolność w Europie, w Stanach Zjednoczonych jest tak wielka, że nie mamy żadnych znaczących presji inflacyjnych. Jest bardzo jasnym, że mamy instrument, władze monetarne mają instrumenty, żeby wziąć płynność systemu, jeżeli będą nadbudowane presje inflacyjne. Więc nie martwiłbym się tym zbyt wiele. Oczywiście są pewne osądy, które trzeba zrobić na temat czasu, wyciągnięcia płynności, mechanizmów, jak to zrobić. I każdy, kto obserwował bankowców centralnych, to, że zrobią to dobrze, ale skrzywienie jest w takim kierunku, że jest bardziej prawdopodobne, że za wcześnie rozpoczną działania przeciwinflacyjne, niż że inflacja wzrośnie do jakichś znaczących rozmiarów. Ja na pewno mówię, że kiedy się staje bankowcem centralnym, to oni robią tak, że oni mają genetyczny zastrzyk, żeby zagwarantować, że jest gen, który powoduje, że jesteś bokserem przeciwko inflacji, więc dają wam ten gen, który powoduje, że jesteś zadeklarowany przeciwko zwalczaniu inflacji, nawet jakbyś tego genu wcześniej nie miał. Więc jestem bardzo zmartwiony na temat tego, że nie widziałem żadnych bankowców centralnych, którzy wydawaliby się kochać inflację. Może zadam ostatnie pytanie. Kiedy kryzys się skończy? Jutro. Nie, niestety tego typu pytanie jest trochę tak jak... Żeby odpowiedzieć na pytanie, próbuję się przewidzieć, że żyję w wielkiej depresji. Jeżeli ktoś zapytałby ktoś w Stanach Zjednoczonych, na przykład w 1935 roku, kiedy wielka depresja się skończy, zaczęła się w 1929, to jest ta wielka depresja, tak. Czy oni ją znali? Tak, znali. Oni wiedzieli, że jest kryzys, wiedzieli, że wszystko nie idzie dobrze. Sądzę, że nie mieli żadnego pomysłu co do trwania tego procesu. I były okresy, tak jak w 1936, kiedy sytuacja wyglądała nieco lepiej, potem w 1937, żeby uporządkować budżet, była minimalna doza dyscypliny fiskalnej i gospodarka znowu wróciła do recesji i nie wyszliśmy z wielkiej depresji aż do II wojny światowej. Więc pośrodku tego okresu nikt by nie wiedział, oczywiście nie było sposobów, żeby w 1935 wiedzieć, że w 1939 zaczniemy ponowne uzbrajanie wojsk i to był koniec recesji. Czyli jeżeli pan zapyta to, co ja powiem, gdybym ja popatrzył na polityki, ja nie widzę żadnego końca aktualnemu kryzysowi w Europie, ale ja... Jest bieżąca debata, ciągle coś tam robią, nieco. Mój model ich zachowania jest taki, że ciągle zadają pytanie, czy minimum, które możemy zrobić, żeby wszystko szło i żeby dalej trwała nadzieja, choć przez dłuższy czas, i zapytamy, ile może to trwać. Mam nadzieję... Nadzieja jest wieczna. Ludzie chcą, żeby projekt europejski odniósł sukces i wiele osób jest zadeklarowanych i pozostaną przy nadziei tak długo, jak będą mogli. Więc odpowiedź jest taka, że ja sądzę, że jesteście po środku tego i miejmy nadzieję, że rozwiązanie będzie dobrym rozwiązaniem. Więc to jest tak jak z konferencją. Tak jak z tą konferencją, która też jest w środku. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeżeli nie ma pytań, pan profesor będzie podpisywał książki
w lobby tutaj. Można jeszcze je kupić też, więc jak ktoś z Państwa nie zdąży, to jest szansa. To nie jest reklama, to jest ogłoszenie. I spotykamy się...